Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne ślimaczki pizzowe. Smaczne, pulchne ciasto drożdżowe, wypełnione ulubionymi dodatkami, stanowić będzie fantastyczną przekąskę na każdą okazję. Można je zabrać do szkoły, na lunch czy do pracy. Na pewno posmakują całą rodzinę. Ja Wam bardzo gorąco je polecam. Życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Zaczynam od zrobienia ciasta drożdżowego. Do miski przesieję 250 g mąki pszennej. W mące zrobię dołek i do mąki wkruszam 20 g drożdży. Drożdże posypię szczyptą cukru i zaleję 150 g letniej wody. Drożdże przykrywam mąką i miskę odstawiam na kilka minut do momentu, aż drożdże zaczną pracować. Jak widzicie, na moim cieście zaczynają pokazywać się bąbelki. Oznacza to, że drożdże się uaktywniły. Ja je teraz rozmieszam razem z mąką i wodą. Z całości wyrabiam ciasto. Najlepiej jest to zrobić ręką. Podczas wyrabiania do mojego ciasta dodaję również szczyptę soli, taką większą szczyptę, i wyrabiam ciasto. Pamiętajcie, że ilość płynu w Waszym cieście zależy od jakości mąki. Być może, że będziecie musieli proporcje zmienić. Jeśli Wasza mąka jest bardzo sucha, być może dodać będzie trzeba odrobinę wody. Kiedy moje ciasto zbierze większość mąki, dodaję do niego łyżkę oleju i wyrabiam na elastyczne ciasto. Ciasto możecie przełożyć na stolnicę i kontynuować wyrabianie do momentu uzyskania elastycznego ciasta. Jak widzicie, nawet nie potrzebuję podsypywać go więcej mąką. Ciasto nie przykleja się do stolnicy. Dobrze wyrobione ciasto formuję teraz w kule. Umieszczam w misce. Przykryję ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na godzinę. I tak wygląda moje ciasto po godzince. Przekładam je teraz na stolnicę. Jak widzicie, ciasto w dalszym ciągu się nie klei do stolnicy. Ciasto rozwałkuję teraz na prostokąt. Mój prostokąt jest tak mniej więcej o wymiarach 30 na 40 cm. I podstawa do zrobienia naszych pizzeretek jest gotowa. Moje ciasto następnie posmaruję sosem do pizzy. Możecie użyć Waszego ulubionego sosu do pizzy. Ten jest mojej domowej roboty. Przepis na niego znajdziecie na moim kanale. Ja Wam zostawię link do tego przepisu tutaj w prawym górnym rogu lub pod filmem. A
ale jak najbardziej możecie użyć swojego ulubionego sosu. Może to być sos marinara, na który też znajdziecie przepis na moim kanale. Ten bardzo, ale to bardzo Wam polecam. Zapasteryzowany będzie w Waszej spiżarni na kilka dobrych miesięcy. A więc ciasto smaruję sosem. I na sos układam ulubione dodatki. W moim wypadku będzie to szynka parmeńska, której mam dość spore ilości. Gdzieniegdzie ułożę salami. Oczywiście, tak jak wspomniałam, po prostu zróbcie pizzeretki, możecie zrobić takie, jakie lubicie, z Waszymi ulubionymi dodatkami. Mogą to być grzyby. Użyjcie po prostu swoich ulubionych dodatków. Ja jeszcze gdzieniegdzie rozsypię odrobinę bazylii, którą lekko porwę. Zamiast sosu do pizzy możecie równie dobrze użyć bazyliowego pesto. Też będzie fantastycznie taka opcja smakowała. No i na koniec dodaję, no i na koniec posypię startą mozzarellą. Dodam tak mniej więcej 150 g mozzarelli. Trudno tutaj trzymać się dokładnych ilości. Oczywiście taką pizzę czy pizzeretki zróbcie w taki sposób, aby Wam smakowały. Następnie ciasto zwinę w roladę. Zaczynam tutaj od dłuższego boku. I staram się dość ciasno całość zwinąć. Łączę brzeg z ciastem, tak aby rolada nam się nie rozwaliła. I roladę pokroję na równe kawałki. Plasterki o Waszej preferowanej grubości. Ja swoje kroję na mniej więcej 2,5-3 cm kawałki, plasterki. Następnie układam je na tacy do pieczenia, wyłożonej papierem do pieczenia. Zostawiam między nimi oczywiście odstępy. I tak przygotowane pizzeretki piec będę teraz w nagrzanym piekarniku. Ja swój piekarnik nagrzewam do temperatury 200 stopni Celsjusza. Piec je będę około 15-20 minut. Oczywiście temperatura piekarnika i czas pieczenia zależy od mocy Waszego piekarnika. Mój piecze bardzo, bardzo mocno. Jeśli macie słabszy piekarnik, nastawcie temperaturę na 220 stopni. No i oczywiście pilnujcie ciasta, będziecie na pewno wiedzieli, kiedy będzie gotowe. Ciasto ma się upiec na ładny, złoty kolor. I moje ślimaczki pizzowe, pizzeretki są gotowe. Jak widzicie, wyglądają fantastyczne. Serek jest w nich rozpuszczony, ciągnący i ładnie wyrosły. Jako coś szybkiego do zjedzenia. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i z niego chętnie skorzystacie. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!